Kontynuujemy list Jakuba. Dobra. Ja powiem od razu. Ala mi przyszła powiedzieć, że jutro o 17:00 tu, w tym miejscu, jest spotkanie dla kobiet. Wszystkie kobiety, które chciałyby na nie przyjść, są zaproszone. O, wpływ duchowy kobiety na rodzinę i jak kochać męża i dzieci, to będą tematy jutrzejszych wykładów, tak? A kto będzie kto? Danusia Marekwia będzie wykładowczynią, tak? Czy jak to ktoś powiedział, wykładziną? Wykładowczynią będzie, tak? Okej. Dobrze. Dobra. Mówimy o martwej wierze. Przejdźmy do kolejnych wersetów. Jeszcze mi się jedno nie wyświetliło. Nie mów, że wierzysz. Nie mów, że wierzysz. Pamiętam, dosłownie ktoś dał pewnemu młodemu człowiekowi, który się zastanawiał się tak. On nawrócił się na obozie chrześcijańskim, miał do domu wracać. I on podszedł do tego prowadzącego ten obóz i zapytał go tak, jak ja to rodzicom powiem? On mówi tak, w ogóle nic im nie mów. Ty im to pokaż. Ja po nawróceniu za dużo gadałem ze swoją mamą. Może miałem mniej gadać. Tak na marginesie. Tak? Pokaż to. Nie mów, że wierzysz. 18 do 19. Ale powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi zatem swoją wiarę z twoimi uczynkami, a ja pokażę ci wiarę z moimi uczynkami. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Zauważmy, że jest to przykładowa rozmowa. Ale powie ktoś. To jest taka forma literacka. Dyskusja z, jak to się mówi, zapomniałem słowa, przypomnij mi się. Z kimś naprawdę nieistniejącym, ale ktoś, kto podmiotem literackim. O. Taka jest dyskusja, która jest jakby pewną formą wyrażania się. Czyli krótko mówiąc, powie ktoś, ty masz uczynki, a on odpowiada, pokaż mi zatem swoją wiarę z twoimi uczynkami, a ja ci pokażę moją wiarę z moimi uczynkami. I mówi dalej, ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Moim zdaniem do wersetu 26 trwa ta rozmowa. Zwróćcie uwagę, że Jakub stosuje różne formy literackie. Stosuje i obraz, stosuje i przykład, stosuje i odwołania do tekstów Starego Testamentu, a tu stosuje jako formę literacką dialog. Czy można pokazać wiarę słowami? No nie można. Pokaż mi swoją wiarę z twoimi uczynkami. No nie pokażesz. Samymi słowami nie pokażesz. Słowa są ważne, oczywiście. O tym będzie później. O tym będzie później, tak. Będzie o grzechach języka. Cały trzeci rozdział Jakuba to jest rozdział o grzechach języka. Ale tutaj, czy można pokazać wiarę jedynie swoimi słowami? I odpowiedź brzmi, że nie można. Nie można. Można pokazać swoją teologię, kochani. Można się kłócić o swoją teologię. Można ten
Może jeszcze powiem jedną rzecz. Chciałbym jeszcze wrócić do kwestii tych uczynków i motywacji. Mianowicie, jaką mamy, kiedy mówiliśmy o motywacji, w przerwie jeden brat mnie zagadał, przecież ludzie czasami z różnych dobrych motywów czynią jakieś dobre rzeczy, nawet całkowicie niewierzący, czy wierzący w fałszywych bogów. Oni też mają litość, też odczuwają miłosierdzie, prawda? Natomiast z całą pewnością oni jednej rzeczy nie mogą powiedzieć, że czynią to dla Chrystusa, że czynią to dla Kościoła. To jest bardzo ważne. I wiecie, jeszcze jedna rzecz mi w przerwie mi ktoś podpowiedział, że w liście Jakuba dostrzega takie napięcie pomiędzy uczynkowością wypływającą z zakonu, z takiego przestrzegania różnych rzeczy, a uczynkowością wynikającą z właściwych motywów, z miłości. I rzeczywiście tak jest, jak się przyjrzeć. Jest takie napięcie. Jakub nie pochwala tej uczynkowości takiej fasadowej, nie kosztuj, nie dotykaj i tak dalej, chociaż sam według prawa był nienaganny. Ale wskazuje na uczynkowość napędzaną właściwymi motywami. Ok, wróćmy. Demony wierzą prawidłowo i na przykład w Łukaszu 4,9 mamy na ten temat powiedziane. Chyba jest. Aha, przepraszam, Łukasz. Ja Jana otwieram i patrzę, że mam błąd. Łukasz 4,9. Mowa jest o szatanie. Zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykaże. Więcej, demony potrafią cytować Słowo Boże. Wszystkie te pokuszenia, które Pan Jezus zniósł, przechodząc przez pustynię, były oparte o Boże Słowo, cytowane przez diabła. Szatan dobrze zna, słucham. Mam taki trochę dylemat z tym, demony także wierzą i drżą, bo tak nie wiem, czy wierzą, czy wiedzą. Właśnie. Zwróćcie uwagę, jakiego rodzaju tu jest pokazana wiara. Ta wiara, która wynika jedynie ze słów. W tym sensie demony wierzą. Natomiast nie wierzą w tym sensie, że nie pełnią uczynków wiary. To jest martwa wiara. Ta ironia też w tym kontekście. Tak, tak, tak. Być może jest to... Demony także wierzą. Być może, że to wierzą też powinno być w cudzysłowiu, Krzysztof. Krzysiu. Wierzą też powinno być w cudzysłowie, być może. To tak. Nie jest prawdziwe, ale wierzą. Ja tak czuję, że to jest w tym tekście. A tekst grecki nie ma w cudzysłowie, nie więc ma. Trzeba znaczy, to sensu. Że oni się boją Boga. Tak. Mądrzejszy to jest niż człowiek czasami. Tak. I też mają jakby inny poziom poznania, nie? Tak. Czasami duchowymi. Tak, tak. Tak, być może z tego powodu nie są zdolne do pokuty, ponieważ mają inny rodzaj poznania, głębszy, znacznie większy. Dzieje 16:17. Jest mowa o dziewczynie, która była opętana i Paweł zjawia się w Macedonii i w Filipii, tak? I ta idąc za Pawłem i za nami, ta opętana dziewczynka, która miała ducha wieszczego, wołała mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Widzicie w tym cokolwiek nieprawidłowego?
demony również wierzą i drżą. One dokładnie wiedzą, co ich czeka, ale też dokładnie wiedzą, czym jest Ewangelia. Jak się rozprzestrzenia. Wiecie, gdyby ten Pan Bóg nie powstrzymywał ich, to byśmy byli zmieceni w ułamku sekundy. Na szczęście Bóg ich nie dopuszcza. No, często ludzie zapytują, dlaczego w takim razie apostoł Paweł nie pozwolił jej dalej mówić, tak? No, kochani, chcielibyście mieć autorytet zbudowany na kimś takim? Dlatego. Nie dlatego, że nie mówiła prawdy. Z tego prostego powodu, że jej wypowiedź nie mogła być podstawą do działania apostoła na tym terenie. Musiały zaistnieć inne podstawy. Także, kochani, zwróćmy uwagę na to, że autorytet jest istotny. Jest istotne to, w jakim autorytecie przychodzisz. Wiecie, no jeśli umocowuje cię w autorytecie nauczyciela, no jeden z kapłanów najliczniejszego wyznania w naszym kraju, to powinieneś z tego skorzystać czy nie? Tak w tym kontekście. Tak na marginesie. Okej. Okay. Jeszcze 19:17, też Dzieje Apostolskie. 19:15. Tam jacyś synowie arcykapłana próbują wyganiać demona w imieniu Jezusa, który głosi Paweł, tak? No i demon odpowiada tak. Jezusa znam. Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. Jak widzicie, w świecie demonicznym postać Pana Jezusa jest powszechnie znana. Kiedy Pan Jezus ma do tych świń wpędzić te demony, mówię, wiemy, kim jesteś, święty Boży. One bardzo dobrze wiedzą, kim jest. Bardzo dobrze rozumieją dzieło zbawienia, znają Boże Słowo. Natomiast jest pytanie, ile jest warta prawidłowa teologia bez potwierdzających ją uczynków? No tyle, ile warta jest prawidłowa teologia tych duchowych istot, tak? Czym jest prawidłowa teologia? Zestaw prawidłowych prawd, właściwy sposób rozumienia Pisma. Teoretycznie prawdziwy, bo dla Żyda on prawdziwy nie będzie. Bo dla Żyda prawdziwy jest tylko to, co jest prawdziwe w życiu. I to jest właściwy sposób myślenia. A to jest mowa o prawdzie w oderwaniu od życia. Czyli o takim sposobie, który no mocno się upowszechnił pośród kultury greckiej raczej. Ale wśród żydowskiej też. Wiara jest niewidzialna. Jak możesz ją pokazać? Jak ty możesz pokazać swoją wiarę? To jest dobre pytanie, bo wiecie, pewna kobieta, która uważała, że powinno się obchodzić sabat, czyli sobotę, pokazywała to, myjąc okna w niedzielę rano. Jak myślicie, czy ona pokazywała wiarę? No to nie jest żart, to jest poważne pytanie teraz. Czy ona pokazywała wiarę? Ale to zależy też, z jakiej motywacji to robi. Po to, żeby ludzie zadawali jej pytania. Beata zna tą osobę. Ona powiedziała, z jakiej motywacji. Po to, żeby ludzie zadali jej pytania, dlaczego ona myje okna w niedzielę rano. Jak myślicie, czy kiedykolwiek zadali jej pytania? Nie, nigdy. Nigdy, co? Tak. Co ona okazywała? Pogardę dla tamtych ludzi. To było jedyne, co okazywała. Tak więc, kochani, czy muzułmanin, który się wysadza w powietrze, okazuje swoją wiarę?
Na pewno. No tak, no tamta też... W co wierzy pokazuje, tak? Że wierzy w kogoś innego. Nie no, to jest dość ważne. To jest dość ważne, żebyśmy to mogli zidentyfikować, tak? Czy to jest rzeczywiście wiara? No dobra. Wiecie, ostatnio jeden się wysadził z plecakiem, w którym było 77 kostiumów typu bikini. W co to jest wiara? Pytanie, co to jest wiara? A czy to jest wiara? Czy to jest wiara? A? On coś pokazuje. On coś pokazuje tym, co zrobił, na pewno, tak samo jak tamta osoba pokazywała coś tym, że myła okna w niedzielę rano. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Ci ludzie, którzy się wysadzają w powietrze, oni okazują swoją wiarę w to, że potem będą mieli hedonistyczny raj. Proszę? Przynależność do głupoty. Też. Tak. 77 dziewic będą mieli, tak i tak dalej. Słuchajcie, żebyśmy to zrozumieli. W jaki sposób mamy okazywać wiary? Bo to jest pytanie, do którego Jakub nas próbuje skłonić. I to jest pytanie, na które powinniśmy sobie sami odpowiedzieć. Jak mam okazywać wiarę? Nie wiem, wychodzić i zaczepiać ludzi po ulicy? Czy chodzić od domu do domu? Jak mam okazywać wiarę? To jest pytanie, które chciałem, żebyście zatrzymali w sobie. Jak ja mam okazywać wiarę? Jakim czynem? Jakim czynem? Chciałbym, żebyśmy zapamiętali to pytanie. Jeśli o wszystkim zapomnicie po dniu dzisiejszym, to chciałbym, żebyście zapamiętali to jedno. Żeby to pytanie drążyło wasze umysły i żebyście znaleźli odpowiedź na nie. Bo nie ma uniwersalnej takiej... Proszę. Jest tekst. Jeżeli to od was zależy... Z wszystkimi ludźmi pokojmiecie. To ze wszystkimi ludźmi. Pokój miejcie. Fajne. Krzysiek? Coś? Nie? No, nie będzie streamingu. Trudno, no. Samo życie. Słuchajcie, zapamiętajcie to pytanie i odpowiedzcie je. Bo każdy z nas jest w innym miejscu w swoim życiu, pośród innych ludzi, posiada inne talenty, dlatego ja wam nie odpowiem na to jednoznacznie. Nie ma na to prostej odpowiedzi. Ale wiary nie da się pokazać słowami. Muszą za słowami iść czyny. Tylko wtedy będzie ta wiara będzie tą hipostazą. Wiecie, hipostaza. Rant na garku pogotującej się wodzie. Wody już nie ma. Nie widać. Ale jest ślad, że była. To jest hipostaza. Masz być hipostazą tego, czego spodziewasz się w wieczności. Jak to pokazać? Jak ludzie patrząc na ciebie będą wielbili Boga? Jak to zrobić? To jest pytanie, na które musisz znaleźć odpowiedź. Inaczej twoje życie całkowicie chybi celu. Dalej. Chcesz więc poznać, opusty człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, ojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, syna swego, na ołtarzu? Widzisz, że wiara współpracowała z jego uczynkami i z uczynków stała się doskonała.
Po pierwsze, jest to kontynuacja rozmowy. Nadal jesteśmy w postaci typu dialog. Co myślimy o usprawiedliwieniu z uczynków? Rzymian 3,19. Wiemy, że cokolwiek zakon mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszystkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał osądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba twoja wykluczona? Przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej. Lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Jeszcze Galacjan 2,16. Wierząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. No to powiedzcie mi, o czym mówi Jakub, że wiara bez uczynków jest martwa? Mowa po prostu. Proszę? Mowa po prostu. Sprawdzić się, czy rzeczywiście to nie jest prawdą. Krzysiu słusznie mówi. Tamte wersety mówią o uczynkach zakonu. Kogoś, kto tkwi w prawie mojżeszowym, tak. I chce, żeby to było jedyna słuszna na drogę. Tak, tak. Kochani, to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, że Paweł nie dyskutuje z Jakubem o tym samym. Czy też Jakub, Paweł z Jakubem, list Jakuba był pierwszy. Później były listy Pawła. Tak? Tak. Paweł nie dyskutuje z Jakubem. On mówi po prostu o czymś innym. On mówi o uczynkach prawa mojżeszowego, o wypełnianiu tych 613 przykazań, w tym przepisów rytualnych, bo tego się nie da oderwać. A Jakub mówi o uczynkach pokazujących wiarę. To są dwie różne rzeczy. Proszę? Ale uczynka, które nie dają zbawienia. One nie dają zbawienia. Są nie, one są... Zbawieniu. Popatrzcie. Efezjan 2,10. Nie to... Wiara stała się doskonała. Kochani, wiara współpracowała z jego uczynkami. Wiecie, niektórzy twierdzą na podstawie tego wersetu, że że człowiek współpracuje z Bogiem w dziele zbawienia. Ja nie wiem. I ja nie czytam tego tutaj. Bo to jest dość istotne, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że ten werset w ogóle nie mówi o dziele zbawienia. On mówi o usprawiedliwieniu z uczynków, które były skutkiem wiary Abrahama.
Czyli jakby samo usprawiedliwienie nas, nastąpiło z uczynków, tak? Tak to interpretuje. A Paweł mówi, czyż nie na podstawie samej wiary usprawiedliwiony został Abraham? I podaje bardzo podobne przykłady. Galacjan 2:9 i 12. Tak? Bo tam nie ma w Jezusa, tylko Jezusa. Jezusa, tak. Bardziej wierność. Wierność Jezusa tam jest, tak. Tak. 2:9. To jest o tym sporze. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabę prawicy na nową współpracę, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. I 12. Zanim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli z obrzezania. Piotr podaje rękę Pawłowi, aby ten poszedł do pogan. Za chwilkę się okazuje, że pomiędzy nimi wybucha jakiś konflikt. Paweł napomina Piotra na podstawie jego uczynków cofnięcia się. Tylko zwróćmy uwagę, że ta współpracująca wiara z jego uczynkami w tym przypadku jest jakby zachwiana. On dokonuje uczynku, który jest uczynkiem wstecznym. On się cofa. Więc kiedy mówimy o wierze współpracującej z uczynkami, to chodzi o te uczynki, które są uczynkami wynikającymi z wiary. Czyli tymi, które są wymierzone w Pana Jezusa Chrystusa, inspirowane Jego dziełem, które są dla Jego Kościoła, które są wynikłe z tego, że dana osoba uwierzyła. Mariusz? Została stworzona do wizji do Galacjan, bo tam 2:16 jest o uczynkach prawa, tak powiem. I że Galacjan to uczynki wynikały z uczynkami z prawa, a w Jakuba, jak mówię o Abrahamie, o uczynkach Abrahama, to nie są uczynki wynikające z prawa, tylko tak. Z wiary. Tak. I to jest ta różnica. Tak, tak. Tak, no myślę, że powiedziałem to. Problemem Piotra jeszcze było to ze względu na ludzi, co jest. Tak, tak. Więc to nie był uczynek z wiary, żebyśmy to zrozumieli. To jest ważne, abyśmy potrafili sobie to zidentyfikować u samych siebie. Czy robimy coś ze względu na ludzi, czy robimy coś ze względu na wiarę, która jest w naszym sercu. To jest przy okazji podpowiedź do tego, żebyśmy potrafili zidentyfikować, w jaki sposób chcemy okazywać wiarę. Jakimi czynami chcemy okazywać wiarę. Że takie czyny jak Piotr dokonał, takie czyny nie pokazują wiary. Takie czyny są cofaniem się. Takie polerowanie się na zewnątrz to jest cofanie się. Wiecie, w dzisiejszych czasach chrześcijanie też potrafią żyć w różnego rodzaju zakonach stworzonych przez samych siebie. Wcale nie lepszych od tego tam. Niektórzy uważają, że obrączki nie powinno się nosić na palcu na przykład, bo to jest wyraz pychy, jakieś tam inne, tak? Będziemy o tym mówić. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób mamy stosować Pismo Święte w życiu swoim i życiu naszych sióstr i braci. Wiara stała się doskonała. To słowo doskonała, tam jest teleo,
znaczy tyle, co uczynić doskonałym, można to tak przetłumaczyć, Bóg też jest teleo, też jest doskonały. Ale także ukończyć, dodać coś, czego brakuje, aby osiągnęło pełnię, doprowadzić do końca, do celu, albo dokonać. Teleios to też jest dojrzałość, abyśmy wszyscy doszli do męskiej doskonałości. Ta doskonałość to jest właśnie to słowo. Czyli mężczyzna, czy dziecko jest doskonałe? Jest doskonałe w pewnym sensie, ale nie w tym sensie. Jako dziecko jest doskonałe. Ale dziecko, chłopiec jest zadatkiem doskonałości, którą osiągnie wtedy, kiedy mężczyzną zostanie. W sensie tego słowa. Tak więc wiara jakby dochodzi do celu, dochodzi do dojrzałości tej męskiej poprzez uczynki właśnie. Dlatego to jest tak ważne. Jakie pełnimy uczynki? Spróbujmy wyciągnąć wnioski. Wiara osiąga cel przez uczynki. Zawsze trzeba mieć w tyle głowy ten Efezjan 2:10, że jesteśmy dziełem Boga, stworzeni do dobrych uczynków. Tak. Widzieć, jakie jest źródło tych dobrych uczynków. Celem naszego działania mają być dobre uczynki, aby ludzie chwalili Boga. Tak? Celem naszego życia ma być również pozyskiwanie innych dla Chrystusa. Po to tu jesteśmy. Świadectwo. Powiedzieliśmy o tym, tak? I parę innych rzeczy, które już wymienili. No to uwaga. Był jeden zbawiony bez uczynku, ani jednego. To był Łotr na krzyżu. Tylko, że on już miał przybite ręce i nogi. Jeśli aktualnie nie jesteś w tej pozycji, nie masz gwoździ wbitych w ręce i nogi, to nie licz na zbawienie z samej wiary. Jeśli ona się nie objawia żadnymi uczynkami. To jest bardzo ważne. Nie łudźmy się. Jeśli nasze życie w niczym nie różni się od życia przeciętnych naszych sąsiadów, prawda, kolegów z pracy, to jaką nadzieję możemy mieć? Bo co, Dominik? Tam w Efezjanie jest jeszcze napisane, że Bóg stworzył nas do dobrych uczynków, abyśmy byli święci, nienagani przed Jego obliczem w miłości. Abyśmy w nich chodzili. Więc to jest mniej więcej to... Święci i nienagani, tak. Święci, abyśmy byli święci, nienagani. Przed Jego obliczem w miłości. Mhm. To jest też po co? Dlaczego wiara nie jest... Abyśmy byli święci i nienaganni w miłości. Z listu do Efezjan to jest ten 2:10, tak? Następny. Efezjan akurat 1:4, dobrze. I zostało wypełnione pismo mówiące, tak? Tak. No bo była jedna osoba, której wiara, jedna osoba, pierwsza akurat osoba zbawiona z wiary, której wiara nigdy się nie przejawiła w uczynkach. A to wynikało z tego, że ta osoba miała przybite do krzyża ręce i nogi. Więc jeśli nie masz do krzyża przybitych... Proszę? Tak. Tak, ale to. To był. To, ale. No tak, Jakub tutaj tak to klasyfikuje. Jakub tak to tutaj klasyfikuje. Rozróżnia uczynki od słów, właśnie. Znaczy, w pewnym sensie słowa mogą być. No, twoje nauczanie jest uczynkiem i jest czymś dobrym, nie? No, są słowa, miejmy nadzieję. Ale jest też uczynek, no bo nauczasz innych. Przecież Chrystus przede wszystkim mówi. No, większość czasu też jest jakiś uczynek.
Ale popatrzmy na kontekst, w którym jesteśmy. W kontekście, w którym jesteśmy, słowa są odróżnione od uczynków. Jeśli nie odróżnione, tylko że słowo nadane jest sens, tak, kiedy jest poparte uczynkiem, tak, ale tak. Nie jest o. dewaluowanie słowa. O, tak jest. To jest, Krzysiek powiedział teraz dobrą rzecz. Czyli w przypadku Łotra nawróconego na krzyżu, jego słowa nie zostały poparte uczynkiem z tego prostego powodu, że nie było już takiej możliwości, on miał przybite ręce i nogi. To było mu uznane za wiarę, to wyznanie, które złożył. I na tym był koniec, tak? Więc jeśli nie jesteśmy w takiej sytuacji, a nasze życie niczym się nie odróżnia od zwykłego życia, zwykłych ludzi, to drży. Bóg jest wszechwiegący i wie, ale tak. My nie wiemy. Jeden, drugi do drugiego właśnie musimy potwierdzić, żeby ludzie wiedzieli. Tak. Ale podkreślmy to jednak, bo to jest ważne. Wydaje mi się, żeby nie dewaluować znaczenia słów w kontekście uczynków. Nie. Bo jeśli idę do kogoś z duchowym wsparciem, powiem 5 zdań dla zbudowania, pokrzepienia, to uważam, że to jest dobry uczynek. To mówienie w tym momencie. Są to słowa. Tak. Mimo, są to słowa, tak. Mimo, że to są to słowa, nie? Ale ja dyskutuję raczej z kwestią, że ktoś mówi wielkie słowa, a życie jest odebrane od tego. Ale chyba nie jest dewaluowanie samego mówienia. Beata? Tak. Mimo, że nie mógł nic czynić. Tak. A jeżeli są wyłącznie słowa i nie ma uczynków, no to oznacza właśnie to, że to jest tak normalne życie. Tak. Czyli chodzi o to, że żeby nie było wyłącznie słów. O, to jest to. I tamta sytuacja na krzyżu była sytuacją absolutnie ekstremalnie wyjątkową. Okej. Okay. I zostało wypełnione pismo mówiące, i uwierzył więc Abraham Bogu i zaliczono mu to do sprawiedliwości. I został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie zatem, że człowiek usprawiedliwiony jest z uczynków, a nie jedynie z wiary. Rzymian 4:1-2. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Pozornie sprzeczne. Hebrajczyków 11:17-19. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. I teraz popatrzcie, to jest bardzo istotne. Sądził, że Bóg ma moc wskrzesić nawet umarłych. To pokazuje, że on był zdecydowany, żeby go złożyć na ofiarę. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Galacjan 3:5-14. Sześć. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody.
Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Habakuk, tak? Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. O co tu chodzi? U Habakuka może chodzić o wierność Boga. Może chodzić. Prawda. Kiedyś to też odkryłem, że może tak być. Okej. Okay. Wie ktoś, o co w tym może chodzić? Dlaczego jest taka rozbieżność? Pozorna oczywiście. I zostało wypełnione pismo mówiące: uwierzył więc Abraham Bogu i zaliczono mu to do sprawiedliwości i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie zatem, że człowiek usprawiedliwiony jest z uczynków, a nie jedynie z wiary. Kiedy Abraham został nazwany przyjacielem Boga? Co? Dużo później. Chyba w drugiej kronik. Jak sobie dobrze przypominam. A ile lat po uwierzeniu został wystawiony na próbę ze złożeniem Izaaka? Krótko czy długo? Długo. 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 Tak więc uwierzenie Bogu przez Abrahama zaliczono mu jako usprawiedliwienie. I to usprawiedliwienie zyskało potwierdzenie poprzez próbę z jego pierworodnym synem. Prawda? Zgodzicie się? Mówiliśmy kiedyś o tym, że u Boga rzeczy się tak mają, że żadna rzecz, żaden człowiek nie może obyć się bez próby. Próba to jest podstawa, dlatego Adam i Ewa zostali wypróbowani i zawiedli. Dlatego Boży mężowie muszą przeżywać próby. A list napisany jest, od czego się zaczyna? Radujcie się, bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób nasza wiara się... Jak to... O! Do boju! Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość. Wytrwałość nie da się osiągnąć teoretycznie. A pamiętacie ten łańcuch, dodając do wiary waszej, jak tam było? Co? Gdzie to jest? Drugi Piotr. Poznanie. Poznanie, tak? Czyli krótko mówiąc, za wiarą muszą iść kolejne czyny.
Muszą iść kolejne, tam, ja to tam zawsze traktuję jako takie schodki. To jest bardzo ciekawe. Jest bardzo ciekawe, że wiara nie pozostaje jedynie teoretycznym osiągnięciem o charakterze intelektualnym. Ale nigdy nie pozostawała. I właśnie to pokazuje Jakub. I myślę, że u Jakuba jest dyskusja między wiarą a tak zwaną wiarą. Tak. Żeby te uczynki, nie myślisz, że jemu chodzi o uczynki, tylko mówi o wiarę prawdziwą, od wiarę taką, tak, taką, którą mieli niektórzy jego adwersarze w tym dialogu. Nie? Tak. Między wiarą a tak zwaną wiarą. Między wiarą a tak zwaną wiarą. To jest ta dyskusja. Usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Bo ta jego wiara okazała się w uczynkach, ta wiara Abrahama jakby sprawdziła się w uczynkach, można powiedzieć, doszła do doskonałości w tych uczynkach. No nie wiem, wiecie, no są tu rodzice jacyś? Nie ma. Możecie sobie wyobrazić taką sytuację? Straszne to jest. Wiecie, to jest absolutnie nieludzkie. Proszę. No takie pytanie, bo hipostaza wiary Mingera odnosi się do tego, co wiemy, nie widząc tego, tak? Czyli jak gdyby nie mając takich namacalnych dowodów potwierdzenia. Tak. To, czego oczekujemy. Natomiast no, Abraham dostaje polecenie sądu od Boga. Mhm. Czy to jest nienamacalne? Wierzymy w zmartwychwstanie, tam Hebrajczyków dopowiada. Właśnie, więc on miał obietnicę, której się mógł uchwycić. Miał obietnicę, że z jego syna będzie miał potomstwo, liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. A Bóg mówi, idź teraz i go zabij. Złóż mi go na ofiarę. I spal na ołtarzu. Spal na ołtarzu, a jakże? Tato, oto ogień i drwa, a gdzie ofiara? Popatrzcie teraz jego wiara. Bóg sobie upatrzy ofiarę. On wiedział, że to się tak nie skończy. On to wiedział poprzez wiarę. Wrócimy. Mhm. Wiara w Boga i wiara Bogu. Nie. Bo wierzyli, ponieważ go widział. Adam i Ewa nie musieli wierzyć w Boga, bo go widzieli. Wiarę słowu, czyli to. A to jest wiara słowu, tak jest. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo, tak? Tą rzecz niewidzialną u Abrahama było to, że miał zabić Izaaka, a wierzył, że przez niego będzie potomstwo. Tak. To była rzecz niewidzialna, tak, w tym momencie. Tak. A on to uwierzył. Jeśli Bóg powiedział, że przez Izaaka będzie, no to jeśli Bóg mi będzie kazał zabić, to ja wiem, że Bóg ma plan B, że wskrzesi go. Z Hebrajczyków to tak. Daje tą ideę. Tak, tak, tak. Bo z samej pierwszej Mojżeszowej nie jesteśmy w stanie tak. wyczytać Wielu tego. List Hebrajczyków. Tak. Nie mamy pojęcia, skąd autor listu do Hebrajczyków o tym wie. Z natchnienia chyba, tak. Dobrze. 25 do 26. Podobnie też i Rahab, prostytutka, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłańców i odprawiła ich inną drogą? Bo tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Hebrajczyków 11:31 jest wymieniona nasza Rahab. I ostatnio mówiłem o tym na szkółce w zborze. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Zajrzyjmy do Jozuego, bo to jest bardzo ciekawa historia. Księga Jozuego 2.
Jozue, syn Nuna, wysłał do Shittim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. Wtedy doniesiono królowi Jerycha: tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahaby i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię. Lecz kobieta ta wzięła tych obu mężów, ukryła ich, potem zaś rzekła: rzeczywiście przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są. Co to jest? Tak, to jest kłamstwo. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Drugie? Kłamstwo. Tak jest. Sama zaś zaprowadziła ich na dach, ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. Wyznaczeni zaś mężowie gonili za nimi w kierunku Jordanu aż do brodów. Bramę miasta zaś zamknięto, kiedy pogoń za nimi wyszła. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach i rzekła do nich: popatrzcie, wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Spójrzcie, jak jest wzrok wiary. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu. Tak na marginesie, niektórzy mówią, że to było Morze Trzcin, a nie Morze Czerwone. To powiedzcie, jak wielki byłby ten cud, żeby go słyszeli aż tak daleko? Zatem większym cudem było to, że armia faraona utonęła w Morzu Trzcin, niż to, że przeszli suchą. No to jest fajne. Większym cudem byłoby to, że gdyby armia faraona utonęła w Morzu Trzcin, niż gdyby oni przyszli suchą nogą, tak? I co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę? A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Popatrzcie, jakie wyznanie wiary. Jakie wyznanie wiary na podstawie tych strzępków informacji, które miała. W porównaniu, że Izraelici nie uwierzyli. Nie. W porównaniu, że Izraelici chodząc 40 lat po pustyni i mając cuda na wyciągnięcie ręki, nie uwierzyli. Jak tu nie wierzyć w to, że wiara jest darem Boga? No. Ja mam tylko taką krótką uwagę przekładową, że tak powiem. Tak? Bo w 2.18 tam w tym tłumaczeniu było ze ucynkami dwa razy powtórzone, a dosłownie z ucynków, ergon i tak do końca rozdziału. Ta prawda się teraz pojawia po prostu, a potem o Abrahamie i o Rahabie. Do końca rozdziału. Z uczynków, tak, tak, ale ja to chyba tak czytałem, nie? Nie. Z uczynkami. Właśnie po 18 wersecie został przetłumaczone z uczynkami. Z uczynków. A tam jest, pokaż mi wiarę swoją, tak to? Tak, tak. Aha. Z uczynków, a ja ci pokażę, że z uczynków moich. A to został przetłumaczone z uczynkami, z uczynkami. Z uczynków. Popraw to, Krzysiu. To jest słuszne. Jeszcze raz w którym miejscu? Jeszcze raz. 18 wiersz. Dwa razy jest ekton ergo, nie? Mhm. I przetłumaczono z uczynkami, a powinno być z uczynków. I tak samo jak wreszcie rozdział do końca, nie? To Abraham z uczynków i Rahab z uczynków. Czytajmy dalej. Gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. I teraz popatrzcie. Ona już dokonała pewnych czynów. Dwa razy okłamała, ukryła ich i teraz popatrzcie, co ona robi. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana,
że jak ja okazałam wam łaskę, tak i wy również okażecie łaskę mojemu domowi, mojego ojca, i dajcie mi porękę, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i moją matkę i moich braci i moje siostry i wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci. Rzekli więc ci mężowie: życiem naszym za was ręczymy. Następnie zawiązują umowę, czerwony sznur do okna, tak? I tej umowy dotrzymują. Może ja już nie będę zbyt wiele na ten temat czytał. Jeszcze w Jozuego 6,25 chciałem przeczytać, nie pamiętam co tam jest. Nierządnicę Rahab, rodzinę jej, ojca i wszystko co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy. Kiedy to był ten dzień dzisiejszy? Kiedy to pisano? Albo kiedy to redagowano? Ezdrasz, tak? Prawdopodobnie Ezdrasz. Po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu. Kto sobie wziął Rahab za żonę? Solomon. A brat Boaz, tak. Ojciec Boaza, tak. A Boaz wziął sobie Rut Moabitkę. A ich prawnukiem był Jesse i Dawid. Tak? A z rodu Dawida Mateusz 1,5. Mateusz 1,5. Salomon zrodził z Rahab Boaza, a Boaz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Isajego. Jesse był ojcem Dawida. Popatrzcie. Czysto jest zasługa. Stuprocentowa. Popatrzcie. Pierwsza rzecz. Kobiety w rodowodzie Pana Jezusa. Dygresja taka. Pierwsza jest Tamar. Tamar, która zaszła w ciążę z własnym teściem. Druga jest Rahab, nierządnica. Trzecia jest Rut Moabitka. A żona Dawida? Nie, żona Uriasza tam jest wymieniona. Batrzeba, tak? No jest Maria jeszcze. Popatrzcie, że prawie wszystkie te kobiety są takie dziwne, delikatnie mówiąc, z imienia powymieniane. One są wszystkie dziwne. Taką mają po ludzku reputację, taką niezbyt. Niezbyt, prawda? Wskazuje na łaskę Bożą. Bardzo wskazuje na łaskę Bożą. To bardzo wskazuje na łaskę Bożą. Na dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Kochani, to jest piękna historia. A jaki był ten czyn tej Rahab? Nierządnicy, popatrzcie, nawet jej imię jest paskudne. Rahab to był ten potwór morski przecież. Zmiażdżyłeś Rahaba. Pochodziła z nieczystej ziemi, gdzie mieli wyciąć w pień wszystko. Była pod przekleństwem. I w jej sercu narodziła się wiara. I ta wiara poskutkowała czynem. Czynem takim, że poprzez kłamstwo uratowała życie tych dwóch wysłanników. Następnie poprzez wiarę, ona wyznaje swoją wiarę i następnie staje się praprababką Mesjasza, wychodząc za mąż za niebyle kogo, bo ten Solomon, który ją sobie wziął, to był książę wśród Izraelitów. Nie brzydził się dawną prosty jej tutką. Popatrzcie, jakie to jest niesamowite dzieło wiary.
Porównajmy jeszcze z 2.17. Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Byłaby martwa, tak jak byłaby martwa Rahab. Prawda? Bo kiedy runęły, ona mieszkała w murze. Wtedy, kiedy runęły mury, ona powinna była zginąć. Prawdopodobnie by tak się stało. Ale Bóg obdarzył jej serce wiarą. Czy wiara, którą mamy, którą masz ty, którą mam ja, popycha nas do czynów? I jakie to są czyny? Bo wiara bez uczynków martwą jest, tak? Ja właśnie cały czas miałeś po głowie to, że ona dokonała czynu wobec, dobrego czynu wobec Izraela, a nie wobec swojego ludu. Tak. Że to nie chodzi po prostu o czynienie, bo cały czas mówisz tak. O tym, że mamy zastanowić się, jakie są nasze uczynki wiary. Tak. Wynikające z naszej wiary. Dobry tak. Uczynek wynikający z wiary, który miał uratować Izraela, a nie jej własny naród. Ona wystąpiła przeciwko swojemu narodowi. Ona wystąpiła przeciwko swojemu narodowi i uczyniła dobry uczynek względem Izraela. Ona wybrała rodzaj uczynku, bo tak. Możemy coś czynić. Tak. To nie o to chodzi, żeby czynić coś, ale żeby czynić coś względem Bożej oblubienicy. Względem Kościoła. Tak? Wola Boża. Proszę. Ja mam tutaj do tego dwie uwagi. Jedna uwaga, że jakoś lepiej mi się to słowo nierządnica pasuje niż prostytutka. Jednak to niby nie, to jest to samo, ale to nie jest to samo. Nierządnica jest starszym słowem. No nie no, dzisiaj też są nierządnice, prawda? Ale nie mniej prostytutka nie ma firmy, prawda? A ona miała firmę, prawda? To znaczy, jeśli gościła tych ludzi, prawda, to oprócz tak. Tego to spożywali ludzie. To była gospodarz, prawda, w pewnym sensie. Tak. A to było jej dodatkowo. To jest, dlatego to słowo prostytutka w tym tekście mnie trochę, tak trochę razi. Natomiast jeszcze ważniejszą rzeczą jest, że Rahab nie mówiła Pan. Rahab mówiła Jahwe tak. Czy Jehowa. I jeżeli my, znaczy, nie przywrócimy właściwego sensu, to nie zrozumiemy, że wasz Bóg Jahwe, tak. Bo to był Bóg Izraela, który powiedział, takie jest imię moje, prawda? Tak. I słowo Pan, ono zatraca, znaczy po prostu staje się tak uniwersalne, zgadzam że nie się. Mówi o prawdziwym Bogu. Zgadzam się. Powinno być to imię, a szczególnie jak się czyta rozmowy Dawida z żoną Nabala, to tego się w ogóle przeczytać nie da. Gdzie jest Pan, Panu, Pan, Panowi i Pan, Panu i tak dalej. To jest masakra. Rzeczywiście, że powinno tak być. Okej. Okay. Czy wiara popycha nas do właściwych czynów, czy też może hodujemy trupa? Bardzo jest... dobre słowo. Tak. Hodowanie trupa. A wiecie, co potrafi trup? Śmierdzieć. To jest jedyna rzecz, którą on potrafi robić. Co? Trup to jest w ogóle źródło śmierci. Trup to jest źródło śmierci w jakim sensie? Jad trupi to jest... Jad trupi, no tak. Śmiertelna rzecz, jad trupi, słusznie. Tak, ale my też mamy umrzeć, nie być trupami. W końcu kiedyś nimi będziemy, no. Ale nie, duchowo. Będziemy teraz omawiać temat języka, gdyż szczęśliwie udało się dojechać do 3 rozdziału. Nie robimy przerwy. Kochani, temat języka to jest jedna z przewodnich takich nici, które się przeplatają przez cały tekst listu Jakuba. Czemu? Bo już jest 1,5 godziny. Prawie godzina 20. Tak? No. Chcecie przerwę? Ja się rozpędziłem. Ok? Chyba, że już zostaniemy, bo to masz do 14 czas, nie? No, jak chcecie.
Mam gadać, czy chcecie mówić? Dobra. List jak narastanie tematu grzechu w tematu grzechów języka w liście Jakuba. Pierwsza rzecz to jest oskarżanie Boga. Niech nie mówi, że przez Boga jesteś kuszony. Następnie. Niech będzie chętny do słuchania, a niechętny do mówienia. Następnie. Pobożność w słowach. Następnie. Umacnianie pychy bogatych. Ty usiądź tu, wygodnie. To co to jest? To jest grzech języka. Następnie. Wiara jedynie w słowach. Wiara powinno być w cudzysłowie. Następnie. Brak czynów usprawiedliwiany dobrymi życzeniami. Najedz się i napij, tak? Następnie. Znowu wiara bez uczynków. Znowu wiara polegająca, wiara werbalna, nazwijmy to tak. Następnie. Już wjeżdżamy teraz w nasz trzeci rozdział. Trzeci rozdział jest bardzo ważny, aczkolwiek on nie kończy tematu języka w liście Jakuba. Ten temat jest kontynuowany, ale ja dalej tego nie będę tutaj rozwijał. Niech niewielu będzie nauczycielami. I następnie mamy obrazy tego, czym język jest. Niech niewielu zostaje nauczycielami, bracia moi, wiedząc, że większy wyrok otrzymacie. Wielokroć bowiem potykamy się wszyscy. Jeśli ktoś w słowie się nie potyka, ten jest mężem doskonałym, mogącym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jak widzicie, kwestii słów, mowy Jakub bynajmniej nie lekceważy. Poświęca mu bardzo wiele miejsca, ponieważ jest to kwestia istotna. O jaki tu może chodzić wyrok? No i propozycje są takie, żeby zajrzeć do pierwszego do Koryntian. Pierwszy do Koryntian 4, 3 do 6. Dajecie jeszcze rady utrzymać uwagę? Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie będziecie sądzić, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni, teraz zwróćcie uwagę, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Mówiliśmy o intencjach bardzo wiele, prawda? A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa. Przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, aby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Ujawni zamysły serc i każdy otrzyma nagrodę. Kochani, więc jeśli chodzi o ten sąd w tym tekście, ja stawiam znak zapytania, to nauczyciele nie mają się czego obawiać. Jeśli jesteś nauczycielem, robisz to szczerze, w pokorze dla Kościoła, dla Chrystusa, większy wyrok oznacza tylko większą nagrodę. To jest... Ale to dlaczego mówi, że niech niewielu będzie? Właśnie. Więc czy może chodzić o ten sąd? Nie mają zdolności. Nie mają zdolności. Nie mają zdolności w jakim sensie? No bo jeżeli w 1 Koryntów 12 rozdziale powiada na pierwszym miejscu jest dar mądrości, na drugim miejscu jest dar wiedzy, dopiero następne miejsce mówi o nauczaniu. Czyli ludzi mądrych, ludzi nauczających jest bardzo dużo, ale ludzi mądrych nie dużo. I w związku z tym my mówimy o mądrości Bożej.
Bardzo fajne. Mówi o mądrości Bożej, a nie ludzkiej, nie intelektualnej, akademickiej. Tak. Takich ludzi i w zborach jest niewiele. Być może, że chodzi o ten drugi tekst, czyli o list Judy 14 do 15. O nich też jest mowa o fałszywych nauczycielach. Prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Może chodzi o takich nauczycieli. Jak posłuchamy kaznodziejów telewizyjnych amerykańskich, to nam... Włosy nam wypadną albo staną do pionu. Nie? Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, wiedząc, że większy wyrok otrzymacie. Wiecie, ja nie wiem, czy... Przepraszam, jeśli ktoś jest powołany, bo chodzi o powołanie. Tak. To jest Boże powołanie. I czy to drugie Tymoteusza, żeby to ciąć te słowo, tak, jak jest. Tak. Tak. Czyli chodzi o nauczycieli, którzy są do tego powołani przez Boga. To jest pierwsza opcja. I w tym przypadku mamy pierwszy Koryntian, tak? Albo chodzi o nauczycieli, którzy sami się powołali do tej służby. Jak to poeta powiedział, duby smalone bredzą, tak? I Bogu i rozumowi bluźnią, tak? I w związku z tym podlegają sądowi, tym większą karę dostaną, tak? Bo nie tylko, że postępowali źle, ale też nauczali innych źle. Być może. Ja, wiecie, ja nie mam jednoznacznego zdania na ten temat, o którą grupę w tym tekście chodzi, i nie chciałbym tego dookreślić. Ja od pewnego czasu, no jestem tu nauczycielem, tak? Czasami nawet inne zbory odwiedzam. Pozdrawiamy Zabrze. I wiecie, to czego doświadczam jako surowszy wyrok, to jest raczej surowszy osąd ze strony innych ludzi. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, o której z tych dwóch grup jest tutaj mowa, natomiast na pewno surowszy jest osąd ludzki. Tak? Przy powieści mówią, gdy głupi milczy, to za mądrego poczytany bywa. Natomiast ten, który naucza, dużo mówi i czasem się częściej pomyli, częściej się potknie, bo ten, kto w mowie jest nieuchylny. Tak, za chwilę o tym będzie. Tak, oczywiście. Odpowiedzialność nauczyciela. Tak, odpowiedzialność nauczyciela. Tak, odpowiedzialność nauczyciela. Nie jest tak, a pleciugo byle długo, byle wypełnić czas na nabożeństwie, nie? Tak. Pleciugo byle długo było dobre. Muszę zapamiętać. Ktoś inny powiedział: błogosławieni, którzy krótko przemawiający, gdyż oni ponownie o usługę poproszeni zostaną. Dziewiąte z błogosławieństw. Dobrze, ja dzisiaj bardzo długo, także nie wiem, czy jeszcze przyjdzie się następnym razem. Okej. Tak więc ja nie wiem. Popatrzcie. Wielokroć bowiem potykamy się wszyscy. Wielokroć bowiem potykamy się wszyscy. Nawet Jakub Sprawiedliwy, mistrz retoryki, potykał się ciągle w mowie. Bo jeśli ktoś w słowie się nie potyka, tym jest mężem doskonałym, mogącym trzymać w ryzach także całe ciało swoje. No więc ja przyznaję się, że ja wielokrotnie potykam się w mowie. Wielokrotnie i ostatnio nawet sytuację taką miałem, kiedy wypomniano mi moje upadki w kwestii mowy przez okres 20 paru lat.
Tak więc, kochani, to się zdarza. To się zdarza i to się zdarzać nam będzie. Absolutnie każdemu. Absolutnie każdemu. Jeśli ktoś jest tutaj chrześcijańskim perfekcjonistą i wierzy w to, że jest w stanie dojść do pełnej doskonałości na drodze łaski i samodyscypliny, to się myli. Oczywiście my mamy te rzeczy robić, mamy zmierzać w tym kierunku, ale prawda jest taka, że nasza genezis jest inna. Nasza genezis jest inna. Nasze pochodzenie walczy przeciwko naszemu duchowi i niestety bardzo często daje nam się we znaki. Myśmy chcieli być doskonali. Stara natura, tak, stara natura, bracie. Tymoteusza mówi, żeby z drugiej do czwartej, że ma głosić się Bogu podoba, nie? Że głosić, gromić, że nieco ucho łechce, tak. A to jest odpowiedzialne, żeby przeciwko temu, co idzie, trzeba bardziej Boga potrafić. Co to znaczy być doskonałym człowiekiem? Tu również chodzi o tą dojrzałość, ale także doskonałość. To jest wciąż to samo słowo, to jest to teleios. Cały czas ono tu występuje w tym tekście. Kontekst 1.19. To tam chyba jest nawet. Nieskory do mówienia, powściągający język. To jest, wynika wprost z kontekstu. Nie schlebiać bogatym. Nikomu nie schlebiać. Tak, tak. To jest, oznacza bycie dojrzałym w mowie. I czasami wygląda się mądrze, nic nie mówiąc, wiemy o tym. Mówienie, że się wierzy, czy tak zwane posiadanie autorytetu prawdziwego, za którym stoi życie. Panowanie nad językiem jako sposób bądź wyznacznik panowania nad całym sobą. I niestety jest to mission impossible. Aczkolwiek mamy w tym kierunku iść. Uświęcać się. Bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Potrzebujemy się uświęcać. A też jest jeszcze jedno potwierdzenie, że język, mówienie to jest też uczynek. Mamy tak, oczywiście. Oczywiście. Tylko, że my mówimy, tylko, że w tamtym kontekście, wiecie, Oto koniom wkładamy wędzidła, na usta zarzucamy, aby one były nam podległe i całym ich ciałem kierujemy. Oto też statki, tak wielkie będąc i przez surowe wiatry pędzone, kierowane są przez maleńki ster, dokądkolwiek chciałby gwałtowny ruch sternika. Tak i język jest małym członkiem, a wielce się chełpi. Oto niewielki ogień, jakże wielki las zapala. I język to ogień, świat nieprawości. Tak, język jest umieszczony pośród członków naszych jako ten, który plami całe ciało i rozpala krąg naszego pochodzenia, a sam jest rozpalony przez gehennę, przez piekło. Obrazy. Uzda. Ster i mały ogienek. Uzda to jest taki, wiecie, kawałek metalu, który koń ma w pysku. No i jak się go szarpie w jedną albo w drugą stronę, tam on skręca. Taka kierownica dla konia. Ster, sprawdzałem. Ster waży około 0,2% reszty statku. 0,2, żeby nie było cienia wątpliwości. Myślę, że uzdam podobną masę ma w stosunku do reszty kunia. Ogienek, no to już wam nie muszę mówić, tak? Jedna zapałka czasami potrafi wzniecić pożar i ileś tam zastępów straży pożarnej i nie wystarczy, tak?
i spali się pół jakiś ileś tam hektarów lasu, czy wieś, czy dom cały. To są zabiegi, te obrazy, to są zabiegi, które podejmuje Jakub po to, żeby jakby postawić język na ławie oskarżonych. Zwróćcie uwagę, że on robi taki zabieg retoryczny, że stawia język na ławie oskarżonych. Ty, języku, ty jesteś temu winny. Bo ty jesteś, bo kierowanie, ta uzda, ten ster i ten ogień, tak? To jest pewien sposób, tak? To jest pewien kolejny sposób wyrażania się kogoś, kto potrafi robić to po mistrzowsku. Potrafi po mistrzowsku prowadzić list krok za krokiem. Ten list naprawdę to jest majstersztyk. Mamy kolejny sposób odniesienia się do czytelnika. Czytelnik absolutnie się nie nudzi, teraz ma obrazy. Nie? No i ten krąg naszego pochodzenia to jest koło genezis. I ten wyraz występował w 1.23, gdzie jest powiedziane, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu, to jest to słowo, obliczu. Krąg genezis, czyli krótko mówiąc, krąg naszego pochodzenia. I to nie jest mowa o tym pochodzeniu duchowym, tylko jest mowa o tym pochodzeniu od Adama i Ewy. Czyli krótko mówiąc, jest mowa o tym, że nasz język rozpędza naszą starą naturę. Naturę, która jest naturą cielesną albo duszewną, jak byłoby lepiej przetłumaczone jeszcze. I to sterowanie, tak? I ten ogień. No skutek może być taki. O! Las w płomieniach. Drzewa wielkie palą się, bo ktoś gdzieś niedopałek rzucił albo butelkę i się nagrzało, tak? No tak, takie mogą być skutki. Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, zarówno ptaków i płazów, a także tych morskich, jest ujarzmiany i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Czy rzeczywiście człowiek ujarzmił każde zwierzę na ziemi? Tak. Tak? Tak. Tak. Od mikroba aż po elefanty. No w tym jesteśmy dobrzy, tak, w tępieniu zwierząt. Tak. 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 Zgadzam się. Nawet jeśli mówimy o niektórych zwierzętach, jakoby były dzikie, to i tak one w tej swojej dzikości żyją w tych granicach, które wyznaczył im człowiek. Taka jest prawda. I oczywiście spotkać niedźwiedzia w lesie to jest pech. Ale jakby to powiedzieć, ten niedźwiedź tam żyje, my pozwoliliśmy na to. Gdybyśmy mu nie pozwolili, to by go tam nie było. Taka jest prawda. Jest. Jest. O czym więc mówi ten tekst? Tak naprawdę ten tekst mówi o tym, że z owocu poznaje się drzewo. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Z obfitości serca mówią usta. To jest naprawdę jakby ta wewnętrzna wymowa tego tekstu. Krótko mówiąc, wszelki rodzaj zwierząt dzikich został ujarzmiony przez człowieka, ale tak naprawdę to, że nie ujarzmiamy języka, to mówi o tym, kim jesteśmy. Bo sami siebie nie potrafimy ujarzmić. Ujarzmiliśmy już wszelkiego zwierza, panie. Dużego, małego. A? Co z ust pochodzi, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Dlaczego? Bo taką mamy
genezis od Adama i Ewy. Nawet kiedy jesteśmy nowonarodzeni. Tylko tyle, że zyskaliśmy nową naturę i tym cięższa walka jest. Jednak języka nikt z ludzi nie jest w stanie ujarzmić tego nieokiełznanego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Mamy kolejny obraz węża, jadowitego. Pamiętacie? Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdrady. Jad żmij pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. I my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący i poddani pożądliwościom i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Niewierzący tak żyją. Wierzcie mi, Kościół to jest przedsionek nieba. Pomimo naszej genezis. Zasadźcie, to już czytałem. To też już czytałem. Nim błogosławimy Boga i Ojca, i nim też przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga tym językiem. Błogosławienie Boga i przeklinanie Jego podobieństwa? Jak byście określili coś takiego? Czyż to nie jest to, o czym mówił w pierwszym rozdziale? Rozdwojenie duszy? Musimy się zdecydować. Kochani, przy okazji, potrójny test na wypowiedzi. Podaję go Mac. Nie Artur, tylko ten drugi, McDonald. Ja go trochę zmodyfikowałem, bo nie do końca się z nim... Co? Co? William McDonald. Nie chodzi o... Nie mylić z instytucją obiadową. Nie. Wiem, że jesteśmy głodni. Wytrzymajcie jeszcze trochę. McDonald wrzucił ślinkę od razu. Nie. Zlitujcie się. Potrójny test wypowiedzi. Ja go troszeczkę zmodyfikowałem, ale spodobał mi się. Ogólnie pomysł jest dobry. Pierwsze, czy to jest prawdą? Czyli krótko mówiąc, czy to, co mówimy, nie jest kłamstwem? To jest pierwsza rzecz. Najprostsza. Druga rzecz, czy jest to właściwie wyrażone? I tutaj najprostszym testem jest test według złotej zasady moralnej. Cokolwiek chcecie, aby wam czyniono, to i wy czyńcie innym, tak? Braciom, bliźnim, tak? Niedawno mieliśmy kłopot z tak zwanymi reformowanymi, którzy nagminnie przekraczali tę zasadę, zamiast zwracać się do ludzi ze swoimi wątpliwościami czy zapytaniami, to publicznie ich opluwali w internecie. No tak byśmy nie chcieli, żeby nam czyniono, prawda? Więc tak też nie czyńmy. Czy jest to właściwie wyrażone? Czy chciałbym, żeby ktoś tak do mnie mówił, jak ja do innego mówię? Jak ja do kogoś mówię? To jest bardzo ważne. Wiecie, chciałbym, żeby ktoś zwrócił mi uwagę, że się mylę. Ale no, jak chciałbym, żeby mi to zwrócił? Chciałbym, żeby na mnie nakrzyczał, opluł mnie w internecie i kopnął? No nie, bo w ten sposób zamknę się na jego dalsze uwagi. To jedynie spowoduje umocnienie mnie na mojej pozycji, którą do tej pory zajmowałem. Chciałbym więc, żeby porozmawiał ze mną, żeby mi biblijnie wyłożył swoje racje,
Na podstawie Pisma Świętego, jeśli się mylę, to żeby użył do tego Pisma Świętego, bo ja nie dyskutuję, nie wiem, na autorytety. A ktoś tam taki to powiedział, to dla mnie to w ogóle nie jest ważne. Dla mnie ważne jest Pismo Święte. Tak bym chciał, żeby ktoś do mnie podszedł i wyłożył mi Pismo Święte. A następnie dał mi czas na zastanowienie się. Bo nie jestem automatem. Kiedy mi się wbije nowy program, to zacznę od razu działać według niego. Tak więc, kochani, tak bym chciał, żeby postępowali względem mnie, więc ja też tak winienem postępować względem innych. To jest bardzo ważne. Czy to jest właściwie wyrażone? I wreszcie, czy to jest potrzebne? Mówimy bardzo wiele zupełnie niepotrzebnych słów. Kto nigdy nie powiedział niepotrzebnych słów, to niech pierwszy rzuci kamień. Czy to jest potrzebne? Ale moim zdaniem decydujące jest to, czy to jest właściwie wyrażone. Bo tak naprawdę to i to mieści się w tym środkowym. Rada. Psalm 141:3. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi moich warg. Wiecie, nie jesteśmy w stanie sami się upilnować pod tym względem. Zdajmy sobie z tego sprawę. Wiecie, Pan Jezus mówi, nie przysięgajcie. Bo nie jesteś w stanie zmienić nawet koloru swoich włosów. To też przecież są słowa, nie? Możesz tu coś oświecić, nie rób mi tu dyskoteki, nie tu, raczej tam. Nie, nie to. Nie to. Nie to. O, to. To. O, to. Za dużo. O, dobra. Tak więc, kochani, nasza nadzieja jest w Bogu. Zdajmy sobie z tego sprawę, że nasza nadzieja jest w Bogu. Źródło. O, nie mam tego tekstu. Krzysiek, weź przeczytaj z tego naszego. A, nie mam. Mam tylko później. Okej, dobra. Źródło. Tam jest tak. Źródło. Oliwka. Winna latorośl i figa. I znowu źródło. I wiecie, jest to taki tekst, który jest w moim odczuciu jedynym miejscem, w którym ja byłem w stanie rozpoznać ewidentną strukturę w tym tekście. I wygląda ona tak. Źródło i na końcu jest źródło. Figowiec, figi, oliwki, winną latorośl. I winna latorośl jest w miejscu akcentowanym. Czemu to jest takie ważne? Ponieważ to tak naprawdę jest zapytanie o naszą naturę. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Nie może, bracia moi, figowiec rodzić oliwki, ani winna latorośl figi. Tak i żadne źródło słone nie może wydać słodkiej wody. To jest, wiecie, co to jest winnica? Winnicą pańską jest dom izraelski. To jest tak naprawdę zapytanie o to łączy się z tym, czy jesteś źródłem słonym, czy jesteś źródłem słodkim. I wiecie, kochani, to jest załam ostateczny, skoro nie potrafimy utrzymać naszych języków. Wiecie, Jakub używa takiej retoryki, żeby powalić na ziemię.
A wiecie czemu? Właśnie w tej kwestii tego języka. Wiecie czemu? Bo tam występują dwa problemy równolegle. W tym zborze, do którego on pisze. Pierwsze to jest kwestia morderstwa. I to jest łatwo udowodnić. Ale znacznie trudniej pokazać jest ludziom, że nie powinni w swoich sercach i w swoich słowach zwracać się przeciwko tym ciemiężycielom. Nie powinni tego robić. To jest znacznie trudniejsze. Dlatego on tak głęboko uderza, że już nie ma miejsca, żeby się mógł czytelnik tego listu czymkolwiek osłonić. Mówi, jaka jest wasza natura? Ostateczne pytanie jest o naturę. Jaka jest wasza natura? Jesteś złonym? Jesteś źródłem słonym, czy jesteś źródłem słodkim? Jesteś winnicą pańską, czy nie jesteś winnicą pańską? Bo winogrona rodzi tylko winnica. I to jest po prostu, jak to się mówi, ostateczne powalenie tych, którzy mają tak zwane słuszne pretensje. Kochani, zawsze można mieć słuszne pretensje, zawsze można się ubiegać o swoje prawa. W ten sposób... Ty masz rację, a diabeł się cieszy. Tak, ty masz rację, a diabeł się cieszy. Kochani, zawsze można mieć rację. Wiecie, na czym polega nieszczęście wielu rozpadających się domów chrześcijańskich między innymi? Na tym, że małżonkowie zaczynają domagać się swoich praw. Kochani, widzę, że starsze osoby potakują ze zrozumieniem. Tak, kochani, jeśli zaczniesz się domagać swoich praw, ta druga strona też się będzie domagała swoich praw, to rozwód to jest tylko kwestia czasu. I tak samo jest w kościele. Tak samo jest wszędzie, w każdej społeczności ludzkiej. Jeśli wszyscy będą się domagali swoich praw, to rozpad takiej społeczności jest tylko kwestią czasu. I dlatego w pokrzywdzonych Jakub uderza znacznie głębiej, znacznie mocniej, znacznie więcej czasu poświęca ich problemowi. Bo oni mają rację. I to jest ich problem. I to jest ich problem. Oni mają rację. Został zabity ich współbrat przez żądnych zysku bogaczy. Ale tym bogaczom tego wytłumaczyć nie będzie ciężko. Ciężko będzie wytłumaczyć tym pokrzywdzonym, że nie powinni zwracać się przeciwko swoim braciom w wierze, że nie powinni używać swojego języka przeciwko nim. Dlatego tak mocno uderza. Winorośl. Jesteś winorośl? A jakie owoce rodzisz? To, jakim jesteś zdrojem, pokazuje twoje wnętrze. Ty to wiesz, ja to wiem. My to wszyscy wiemy. Koło Genezis. Przykra rzecz. Kto jest mądry i roztropny pośród was, niech pokaże to dobrym postępowaniem swoimi uczynkami i w łagodności, właściwej dla mądrości. Jeśli jednak zazdrość gorzką macie i rywalizację w sercu waszym, to nie chlubcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nadal kwestia dotyczy języka. Występują w nim dwie zasadnicze kwestie. Czym jest prawdziwa mądrość? I to zostawimy, ponieważ ta mądrość za chwilę będzie zdefiniowana. A prawdziwa mądrość, która pochodzi z góry, jest. I tam są powiemieniane, więc na razie tę kwestię odkładam na później. I kwestia niezgodności słów z intencjami. I to już jest ostatni punkt na dzisiaj. Już więcej nie będę. Zresztą zaczyna mi się powoli gardło. Nie jestem zwyczajny w przemawianiu. Kwestia niezgodności słów z intencjami. Jeśli gorzką
zazdrość gorzką macie i rywalizację w sercu, to nie chlubcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. O bracie mój kochany, jakże tęskniłem za tobą. Wiecie, ten grzech potrafi się pięknie ukrywać. Zdarzyło wam się kiedyś powiedzieć, że się o niego modlisz, żeby go pocieszyć w jego problemie? Albo być zewnętrznie nienagannym, aby ktoś się nie zgorszył. Ja pamiętam, że ta zewnętrzna nienaganność to była jedna z rzeczy, które bardziej mnie denerwowały wtedy, kiedy się nawracałem, najbardziej z wszystkich innych chyba. Te takie świętoszkowate uśmiechy. Taka grzeczność, taka zewnętrzna. Nie chodzi mi o kulturę, nie. Tylko chodzi mi o taką świętoszkowatość właśnie. Taka świętoszkowatość. Taka, że wszystko było takie słodkie, takie wypolerowane. Ja po prostu któregoś razu się wkurzyłem i zacząłem tych wszystkich, którzy tak miło się uśmiechali do mnie, zacząłem im język pokazywać. Głupi byłem, młody, wiecie. Może mi wybaczyli do tego czasu. Ale po prostu, ale to też jest ten problem. To jest też ten problem. Co masz w swoim sercu w stosunku do swojego brata? Bo to tak naprawdę mówi o tym, kim jesteś w stosunku do niego. A może potraficie podać jakieś inne przykłady tego? Kiedy to, co na zewnątrz, nie zgadza się z tym, co w środku. Zazdrość, kłótliwość w środku, a na zewnątrz taka poprawność. Taki, wiecie, taki wypolerowany taki. Ja wam uczyni w piśmie i faryzeusze ogólnicy. Gdyż. I tam wymienia różne aspekty tego zagadnienia. Szerokie spektrum. Tak, kochani, ale to nie jest jedynie problem faryzeuszy. Każdego z nas. To jest problem każdego z nas. Żebyśmy to zrozumieli, że nasza genezis podpowiada nam też takie miłe słowa wtedy, kiedy nasze serce jest niezbyt miłe. To jest to koło, które się napędza. Wiecie, tak? No, starsi może panowie pamiętają, że było, i panie oczywiście, ale pani starszych nie ma, także tutaj jest. To było powiedziane, kiedy partia mówi, że da, to mówi. Tak. Do teraz tak jest, że zazwyczaj politycy, kiedy mówią, że dadzą, to mówią. No bo kwestia to jest, że nikt wam nie da tyle, co ja wam naobiecuję. Nikt wam nie da mnie na tyle, co ja wam naobiecuję. Wiecie, tym wesołym akcentem myślę, że będziemy kończyć. Następna będzie ludzkość, cechy mądrości ludzko-demonicznej. I już nie będę już wam tego umawiać, bo jest za minutę. Tak? Pomodlić się przed posiłkiem? Dziękujemy ci, Panie Boże, za ten wspólny czas przy twoim słowie. Proszę cię, daj nam zapamiętać cokolwiek z tego i daj nam, Panie, zrozumieć, że musimy w jakiś sposób na zewnątrz pokazywać naszą wiarę. Panie, daj nam mądrość, abyśmy potrafili to robić. I pobłogosław też te dary, które przygotowały siostry z takim trudem dla nas, aby nam na zdrowie wyszły i posiliły nasze ciała. W imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.